Obecność karpia na wigilijnym stole dla wielu Polaków jest czymś wręcz oczywistym. To tradycja i nieodzowny element świąt. W PRL-u, często trzymany w wannach przed Wigilią i dokarmiany chlebem przez dzieci, potem trafiał na patelnię. W późniejszych czasach próbowano zmodyfikować tę tradycję i nawoływano do akcji Wypuść karpia. I ludzie masowo darowali mu życie, wypuszczając go do stawu, zamiast zjadać w trakcie wigilijnej wieczerzy. Dziś karp wciąż jest częścią tradycji, mimo iż sklepowe półki uginają się pod towarami i dostać możemy niemal każdy gatunek ryby. Karp jest tak bardzo nasz, tak bardzo wrósł w świąteczną tradycję, że wciąż tłumnie go kupujemy. Choć nie jest to ryba najwyższej klasy, to dla wielu z nas nie ma świąt bez niego. Jest tak samo ważny jak choinka. A gdybym powiedział wam, że karp nie jest nasz, że jest gatunkiem obcym, a nawet inwazyjnym i szkodliwym dla rodzimego ekosystemu? Wiem, brzmi to jak profanacja, ale jest w tym wiele prawdy. Zobaczcie sami. Zapraszam. Oto rekord Polski. Karp złowiony w 2020 roku na łowisku Gosławice w Wielkopolsce przez Mirosława Walczykiewicza. Ważył 36,4 kg. To prawdziwy gigant. Największy karp złowiony na wędkę w naszym kraju. Jednak do rekordu świata wciąż jeszcze mu daleko. Ten padł 2 lata wcześniej na Węgrzech i przekroczył magiczną barierę 50 kg. Ten gigantyczny karp ważył dokładnie 51,2 kg i mierzył 112 cm. Jak widzicie, karpie mogą osiągać pokaźne rozmiary i są uwielbiane przez wędkarzy. Miłośnicy moczenia kija specjalizujący się w połowie karpi zwani są karpiarzami i znani są z tego, że w pogoni za wymarzoną sztuką są w stanie kilka dni koczować w namiotach nad brzegami zbiorników, tropić ryby z pontonów przy pomocy specjalnych echosond i wrzucać do wody zanęty i przynęty o najbardziej wyszukanych smakach i zapachach. Wszystko po to, by złowić pięknego, gigantycznego karpia. W Polsce karpie to jedne z najczęściej poławianych ryb. W okresie przedświątecznym popyt na nie jest tak duży, że aby mu sprostać, karpie masowo hoduje się na specjalnych stawach hodowlanych. Najsłynniejszym zagłębiem produkującym te ryby są tradycyjne stawy milickie, znajdujące się w Dolinie Baryczy. Żeby produkować karpia, musimy 3 lata go hodować. Od wylęgu w pierwszym roku na tarlisku, poprzez narybek, poprzez w drugim roku kroczek i dopiero w trzecim roku jest ryba handlowa. Karpie w stawach hodowlanych nie rozmnażają się naturalnie. Cały proces przebiega sztucznie przy pomocy człowieka. Ryby karmione przez człowieka paszą, szybko rosną, ale mimo dostarczanego im pokarmu wciąż znaczną część pożywienia zdobywają naturalnie. Są wszystkożerne. Żywią się larwami owadów, mięczakami, skorupiakami, a także glonami i niemal wszystkim, co posiada jakąkolwiek wartość odżywczą. Są więc idealnymi rybami do hodowli. Taka masowa produkcja ryb wydaje się nie mieć za wiele wspólnego z naturą i ekologią, ale wbrew pozorom, kilka lat temu naukowcy z Polskiej Akademii Nauk stwierdzili, że karp jest wręcz jednym z najbardziej ekologicznych produktów spożywczych w naszym kraju. Karp żywi się pokarmem naturalnym i dodatkowo dokarmiany jest naturalnymi paszami zbożowymi. A do tego technologia produkcji praktycznie nie zmieniła się od setek lat. Ważne jest także to, że stawy hodowlane tworzą świetny ekosystem dla wielu innych organizmów, w tym ptaków wodnych czy płazów. Przyroda na tym korzysta. Rzeczywiście, patrząc na karpia z tej perspektywy, może się wydawać, że ma on same zalety. Problem w tym, że karpie w Polsce spotykane są nie tylko w sztucznych stawach hodowlanych, ale także w naturalnych zbiornikach wodnych i w rzekach. Bardzo często kanałami wydostają się ze stawów hodowlanych, a także celowo zarybia się nimi zbiorniki wodne w celach wędkarskich. Wielu Polaków w przypływie dobroci przed świętami decyduje się także wypuścić zakupionego karpia, do czego jeszcze kilka lat temu nawoływały różne organizacje. Dzięki czemu karpie trafiały do przypadkowych zbiorników. I tutaj przechodzimy do drugiej, tej ciemniejszej strony medalu. Tak bardzo uwielbiany przez Polaków karp ma także drugie, złowrogie oblicze. Zacznijmy od tego, że nie jest to nasz rodzimy gatunek ryby.
Pierwotnie dzikie karpie występowały tylko w Azji Zachodniej oraz Europie Południowo-Wschodniej. Jednak już przed naszą erą zaczęto karpie udomawiać. Pierwsze były Chiny, a potem także Europa. O karpiu wspomina nawet Arystoteles. Do Polski karpie trafiły w średniowieczu, około XIII wieku, i były hodowane w przyklasztornych stawach. Przez wieki wyhodowano wiele sztucznych odmian tej ryby. Większość karpi, które znamy, do takich właśnie należy. Dzika odmiana karpia to tak zwany sazan, ryba o podłużnym, walcowatym kształcie, zwinna i przystosowana do pływania w rzecznym nurcie. Natomiast hodowlane odmiany karpia są wyższe, mają bardziej wygrzbiecone ciało. Są potężniejsze, bardziej masywne, ociężałe i mają dużo mięsa. Wyhodowano nawet karpie ozdobne, tak zwane karpie koi, które cieszą oko krzykliwymi barwami, niczym złote rybki i chętnie trzymane są w przydomowych stawach i oczkach wodnych. A zatem karp to ryba obca w naszym ekosystemie i wielu biologów przekonuje, że należy ją uznać za rybę inwazyjną i niebezpieczną dla rodzimej fauny. W niektórych krajach już dawno to uczyniono. W Stanach Zjednoczonych oraz Australii karpie uważa się za szkodniki, a nawet odławia się je i przerabia na paszę. Karpie można przyrównać do dzików, bo ich sposób żerowania opiera się na ryciu w mule. Z tym, że dziki, ryjąc, wywierają pozytywny wpływ na ściółkę. Natomiast karpie, ryjąc w mule, już niekoniecznie. Szukając pożywienia w dnie, przekopując je, zamulają zbiorniki wodne, przyczyniając się do eutrofizacji wód. Poza tym odbierają pokarm innym, rodzimym gatunkom ryb i po prostu je wypierają. Karp jest rybą wielką o nienasyconym apetycie, pochłaniającą ogromne ilości pożywienia. O tym, że karp jest w Polsce rybą obcą i nienaturalną, najlepiej świadczy fakt, że praktycznie nie potrafi on naturalnie rozmnażać się w naszym klimacie. Karpie żyjące w stawach hodowlanych są rozmnażane sztucznie. Podaje się im hormony, sztucznie pozyskuje ikrę od samic, a następnie ją zapładnia. Na rybę trzyma się w specjalnych zbiornikach, dokarmia i gdy osiągnie odpowiednią wielkość, sprzedaje bądź wpuszcza do stawów docelowych. Tak przygotowane ryby zakupują koła wędkarskie i zarybiają nimi akweny. Karpie spotykamy niemal wszędzie w naszym kraju, nie dlatego, że naturalnie się tam rozmnożyły, lecz dlatego, że zostały tam wpuszczone, bądź uciekły ze stawów hodowlanych. Karpie rozmnażają się naturalnie nieco bardziej na południe od naszego kraju. W maju i czerwcu, gdy woda się nagrzeje, przystępują do widowiskowego tarła. Dorodne osobniki wpływają masowo na płycizny. Chlapią i ganiają się, robiąc przy tym dużo plusku i hałasu. Naturalne miejsca tych rybich godów to starorzecza dużych rzek i płytkie rozlewiska, gdzie woda jest ciepła. W Polsce czasem zdarza się, że karpie przystępują do tarła. Można to zaobserwować na prywatnych stawach czy w ogrzewanych zbiornikach. Ma to jednak charakter sporadyczny i zapewne nie jest wystarczające do utrzymania się tego gatunku bez pomocy człowieka. Woda w naszym kraju nagrzewa się zbyt wolno i temperatura jest za niska, by właściwie stymulować karpie do tarła i by młode ryby wystarczająco licznie mogły przetrwać. Sytuacja ta może się jednak coraz bardziej zmieniać wraz z rosnącymi średnimi temperaturami i coraz częściej spotykanymi wyjątkowo ciepłymi sezonami. Co zatem z tym naszym karpiem? Czy należy go kochać, czy nienawidzić? Argumenty są po obu stronach. Karp jest jedną z najważniejszych ryb konsumpcyjnych w naszym kraju. Ma ogromne znaczenie gospodarcze i z tego względu ma on specjalne przywileje. Jest także uwielbiany przez wędkarzy. Dlatego wręcz nie wyobrażamy sobie naszych wód bez niego. Faktem jest jednak to, że coraz ostrożniej podchodzi się do zarybiania karpiem polskich wód. W miejscach szczególnie cenionych przyrodniczo, gdzie występują rodzime i rzadkie gatunki, jest to już nie do pomyślenia. Nasza świadomość wyraźnie się zmieniła. Karp to tradycja i jako taki ma silną pozycję, mimo iż obcy, wręcz inwazyjny. Jakim cudem taka ryba stała się synonimem świąt i polskości? Trzeba zauważyć, że karp wigilijny to tradycja stosunkowo młoda. Co prawda na stołach wigilijnych gości on już od setek lat, ale wyraźnie trzeba zaznaczyć, że dawniej tylko jako ryba nieznacząca, jedna z wielu.
Większe znaczenie miały tu szczupaki, sandacze czy jesiotry. Karp jako główna ryba wigilijna zaistniał w Polsce dopiero po II wojnie światowej. Polska gospodarka była wtedy w ruinie i o dawnej obfitości i dostępności gatunków ryb mogliśmy tylko pomarzyć. Z pomocą przyszedł karp. Duży, smaczny, tani i prosty w masowej hodowli. Władze poparły więc ten projekt, a karpie uratowały Wigilię, dominując wigilijne stoły. Tak narodziła się tradycja, która trwa do dziś i bez której nie wyobrażamy sobie świąt. Jednak, jak widzicie, nie ma tu żadnej magii, głębokiego sensu czy spuścizny odległych przodków. Wręcz przeciwnie, to czysta ekonomia, a wręcz bieda i trudna sytuacja gospodarcza przyczyniły się do zrodzenia karpiowej tradycji. Wiele zwyczajów ma podobne korzenie, wrasta w nas głęboko, choć po czasie sami nie pamiętamy już dlaczego. Jako naród bez wątpienia mamy sentyment do tej ryby. To najbardziej znana w Polsce ryba, choć historycznie obca, to nasza, tradycyjna, polska. Mówiąc o niej, nie brak argumentów za, jak i przeciw. Czemu tu się dziwić, gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie? A zatem kontrowersyjny karp świetnie nas opisuje. Tylko nie pozabijajmy się przy tych wigilijnych stołach. Wesołych świąt. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.